szczerze, taki facet jak ja, to może sobie poruszać jedynie śmigłem tego samolotu i to lekko. A tu trzeba go za chwilę przeciągnąć na odcinku 20 metrów. Waży on około 3 ton, ale będzie walka. Przecież Orzeł prowadzi stoczkiem jednym punktem. Zapraszam! Nikt nie opuszcza trybun. Tym razem ciągniemy inną techniką, samymi rękami. Zaczyna Lubomir Libacki. Na pewno da z siebie wszystko. Taki już jest. No ludzie. Dobra, gotowy? Jest już Liba! Gotowy! Libacki świetnie pracuje. Awionetka mknie szybko. 3 tony to fraszka, w dodatku małe, wąskie koła. Oznaczają mały opór toczenia. Brawo, Liba! Naprawdę dał z siebie wszystko! Przytul mnie. Teraz mi podnieś. Afera będzie jakaś międzynarodowa, ej! Chodź tutaj! Chodź do mnie! To jest jedyny najwierniejszy fan od lat. Ma wszystkie zdjęcia, był na wszystkich zawodach, tylko jedyny w Polsce. Zenek. Niespełna 37 sekund miał Libacki. Zieleniecki musi być szybszy i czekać na wynik Kurasia. Naciągaj! Bardzo szybko. Długie, mocne pociągnięcia. Andrzej święcił wiele sukcesów w zawodach na wioślarskim ergometrze. A to podobna konkurencja, podobne ruchy. Znakomity występ Skorpiona. Niezbyt jest zmęczony. Tylko jaki będzie oficjalny czas? 36 Lubomir chyba. 27-24. 27-41. Powtórzę. 27 sekund 41 setnych. Kuraś wie, że musi być jeszcze szybszy. Pedroś? Dobra, idę. Gotowy? Tak. Dla odmiany szybkie, krótkie pociągnięcia. Co da lepszy efekt? Kuraś, jednak Kuraś o 2 sekundy lepiej. Zobacz. Prosto. Faktycznie samolot lekko skręcił. Irek nie siedział w centralnym punkcie, ale wygrał z Zielenieckim i będzie trzeci. Teraz decydujące starcie. Orzeł obserwuje już toczka. Dosłownie przed chwilą Lubomir Libacki instruował Sławka Orła, jak należy ciągnąć linę i potem ten samolot. Czy wytrzymasz presję, która teraz ciąży? No nie będę musiał. Posłucham bardziej doświadczonego Lubomira, no i mam nadzieję, że mi się uda. Popatrz, co się teraz dzieje. No właśnie patrzę u was. Nie. Dobra. Bardzo szybko, bardzo krótko. Czy nie za nerwowo? Do przodu i... Trzymasz! Szybciutko! I równe tempo! Ja teraz chcę właśnie przyspieszyć! Jeszcze mocniej tę końcówkę, walczę o coś! Mam dobrze tą linę, za długie! Koniec! Przegrał z Kurasiem o 22 setne sekundy. Nie lubię, jak ktoś do mnie krzyczy. Nie lubię. Nie lubię. Tak, będą trwały dyskusje, czy to była pomoc dla toczka, czy niezamierzona dywersja. Od kogo? Irek ma najlepszy. No i już wiemy, że Orzeł musi mieć lepszy czas niż 25 sekund i 68 setnych. Jeśli przegra z toczkiem, przegra zawody, bo rywal ma 3 indywidualne zwycięstwa, a Orzeł tylko jedno. Bo mi uważaj troszkę w tym przypadku. Jeszcze nie?
Jeszcze nie. Czy rady Libackiego pomogą? Wstrzymajmy oddech na pół minuty. Dobra. Koniec. Chyba orzeł, chyba sensacja. Ułamki sekund zadecydują. Idą sędziowie. Minimalnie. O Jezu. 25-36. O 10 więcej. Więcej o 25. Pierwszy z Irkiem wygrał. Pierwsze miejsce zajął w ogóle w tej konkurencji. Brawo. Wygrał z Irkiem o 36. Wygrałeś zawody. To podniesione w geście triumfu ręce. Sławek Orzeł, debiutant i wygrywa. Pierwsze od razu na gorąco słowa. Cieszę się jak cholera. Ręce pokaleczyłem, ale opacałeś. Powiedz tym, którzy ci oglądają, rodzinie, wszystkim. No kurczę, co chcesz? Mów! Kochana żono Haniu, to dla ciebie i dla kochanego synka Dawida. Popatrzmy spokojnie. Pierwsza trójka zmieściła się w 0,3 sekundy. Orzeł wygrał. Toczek trzeci. Libacki mimo ambicji znów odstawał od reszty rywali.